Nikt nie chce zapłacić za szkody rosyjskiej ambasady po 11 listopada. MSZ dostało rachunek na kwotę 11 tysięcy dolarów i odesłało go do warszawskiego ratusza, a ten z powrotem do MSZ-u. Pozostawienie ambasady bez zabezpieczenia podczas tego typu manifestacji jest skandalem, za który ktoś powinien odpowiedzieć. Jeśli nie poczuwa się do tego dyplomacja, to może powinna zrobić to policja. Choć i ona jest tutaj poszkodowana. Wartość spalonej budki wartowniczej oszacowała na 15 tysięcy złotych. Nie ma jednak zamiaru nikogo niepokoić swoimi roszczeniami, bo pieniądze pójdzie do ubezpieczyciela. Może to jest jakaś rada na przyszłość. Może policja w przyszłości powinna również ubezpieczać punkty zapalne na trasie manifestacji.